Żywa woda nadziei. Codzienne komentarze do Słowa Bożego. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Pan Bóg zaprasza nas na pustynię, abyśmy poszli na nią razem z Jezusem. Ale zanim nas zaprosi na tę pustynię, jesteśmy świadkami zawieranego przymierza, który Bóg zawiera z Noem, po potopie. I jest to bardzo ciekawe przymierze, bo to jest zawarte przymierze między Bogiem a człowiekiem. Jak można je zobrazować w sposób taki ludzki? Czy zawarłbyś umowę z kimś, kto tej umowy nie dotrzyma? Czy na przykład jako pracodawca zatrudniłbyś na kasie kogoś, kto jest złodziejem, kto odsiadywał wyroki za kradzieże? Takie pytania można postawić w kontekście tego przymierza. Czy pożyczyłbyś pieniądze komuś, kto i tak ci tych pieniędzy nie odda, i ty o tym doskonale wiesz? My zanim z kimś zawrzemy przymierze, umowę, jakikolwiek układ, badamy tę osobę, czy ona jest tego godna. Bóg zawiera z nami takie przymierze, które jest trwałe, nawet jeśli my tego przymierza nie dotrzymamy. A wiemy, że jesteśmy z natury ludźmi, którzy są po grzechu, po grzechu pierworodnym. Dlatego też nie mamy takiej możliwości, aby to przymierze dochować. Zobaczcie, nie tak dawno sypaliśmy nasze głowy popiołem. A skąd ten popiół pochodzi? Z palm, które były w zeszłym roku na niedzielę palmową. Palmy, które były symbolem naszego szczęścia, może naszych dobrych postanowień. Tego wszystkiego, co było w sercu, wielką radością, entuzjazmem. I z tego niewiele zostało. Z tego zostaje ten popiół i kolejna szansa, aby wejść w to przymierze z Panem. Bóg chce nas na to przymierze zaprosić i wprowadza nas poprzez swoje słowo, poprzez ten czas Wielkiego Postu i pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak bardzo ufa każdemu z nas, jak ufa Tobie i mnie. Dlatego to przymierze ma charakter trwały, bo święty Paweł powie o Chrystusie, który umiera jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. On umiera za nas. Oddaje życie wtedy, kiedy jesteśmy grzeszni, kiedy nie mamy możliwości odpłacić, nie mamy możliwości wynagrodzić. On tego od nas nie oczekuje. On oddaje życie. Jezus przygotowuje się do tej misji poprzez pustynię. Jest powiedziane dzisiaj w Ewangelii, że duch wypędził, wyprowadził, takie są tłumaczenia, Jezusa na pustynię. Ale to wypędzenie, to wyprowadzenie Jezusa nie jest takie, że on musiał. Duch, który jest duchem miłości, wyprowadza Jezusa na pustynię. Miłość tak naprawdę wyprowadza Jezusa na pustynię, by tam pościł 40 dni i 40 nocy. Ta miłość, która go przynagla, aby... Przygotować się do tej misji. Można by to zobrazować, kiedy jesteś w jakiś sposób przynaglony jako człowiek, by pójść do kogoś, by mu pomagać, i tym, co tobą kieruje, jest miłość. Tym, co cię prowadzi, jest miłość. I to właśnie miłość, ten duch, który opanował Jezusa po chrzcie, wyprowadza go na pustynię. Tam, kiedy on pości, przebywa wśród zwierząt. To jest też u Marka powiedziane bardzo obrazowo. Przybywa pośród takiego sposobu życia jak zwierzęta, bo człowiek żyje jak zwierzę, po grzechu jest ogarnięty egoizmem, nienawiścią, niechęcią do innych, generalnie myśli o sobie. Jezus przychodzi do nas, aby nas sprowadzić na tę drogę, kiedy nie będziemy żyli dla siebie, na sposób zwierzęcy, instynktowny, ale właśnie chce zawrzeć z nami to przymierze, abyśmy żyli w tej relacji do drugiego. Jeden drugiego brzemiona nosili. I do tego nas przygotowuje wielki post, do tego nas przygotowuje ten czas, w którym jesteśmy, właśnie abyśmy doświadczyli na końcu tego zesłania Ducha Świętego, który przyjdzie nie tylko w znakach, ale zadziała w każdym z nas. Duch Święty jako ta relacja z Bogiem, jako ta relacja mocnego, trwałego przymierza, jako to doświadczenie Jego obecności. Do tego nas przygotowuje wielki post. Chciałbym Was zachęcić. Wszyscy, którzy nas teraz oglądacie, do tego, aby pogłębić te treści jeszcze w katoliku. W każdą niedzielę na falach katolickiego Radia Podlasie. Razem z panią Joanną Kurzborską rozmawiamy o słowie i o tym, w jaki sposób to słowo odnieść do życia. I dzisiaj też o godzinie 8.20 w niedzielę słowo do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Rozwinięcie tego, co powiedziałem do tej pory. Pogłębienie. Aby też w tym odnajdywać sens i źródło do wchodzenia razem z Jezusem na pustynię, żeby rozumieć to przymierze, które On zawiera z nami, bankrutami, abyśmy doświadczyli właśnie tego pokoju serca i tej jedności z Nim, i aby to zesłanie Ducha Świętego, które jest owocem, ostatecznym owocem całej tej liturgii Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, napełniło nas na nowo Jego obecnością. Dziękuję bardzo.